Dzień dobry, dobry wieczór. Janusz Tomczak z tej strony. Witam serdecznie na webinarze Skyward Community, szansa życiowa i biznesowa. Skyward Community, twoja droga do wolności finansowej. Nazywam się Janusz Tomczak. Skyward Community zajmuje się już od blisko 3 lat. Należę do polskiej grupy team.pl. Skyward Committee razem z naszą grupą liderów w Polsce, jak również z dyrektor regionalną Natalią Fujtek. Chciałem Państwu powiedzieć, że ta osłona, którą widzicie dzisiaj, jest po raz ostatni, z tego względu, że w firmie nastąpiło wiele zmian, o których chcę dzisiaj przekazać Państwu. Dlatego nasza prezentacja będzie skrócona, bo mamy bardzo ważne informacje, które są niezwykle istotne do dalszej pracy i rozwoju naszej firmy. I tak pokrótce będę dzisiaj przelatywał te moje slajdy troszeczkę szybciej, z tego względu, że najważniejsze to jest to, co mam do przekazania Państwu w tej chwili z wiadomości bieżących na samym końcu spotkania. No więc, co to ten Skyway? No to jest technologia innowacyjna transportu strunowego, która zrewolucjonizuje swoim transportem ochronę środowiska i transport i ogarnie swoim zasięgiem cały świat. Transport strunowy to nie tylko pojazdy, ale również miasta linearne, energetyka i uprawa roli, czyli chodzi nam o produkcję humusu. O naszej firmie piszą już giganci, CNN i tutaj widzicie Państwo na załączonym obrazku, jest coraz głośniej. Mamy również też sporo zwolenników, sympatyków, ale też również jest wiele osób, które hejtuje nasz program z tego względu, że jesteśmy bardzo dużym zagrożeniem do grup wpływowych na świecie, bo jesteśmy, jak to mówi pan Junicki, w najbardziej korupcyjnym rynku na świecie, czyli rynku transportowym, bo to przede wszystkim paliwa. Największe zaangażowanie w tej chwili SWC, będę się z tym skrótem teraz do Państwa zwracał. Musimy przyjąć to jako nowość, że tak w tej chwili się będziemy zwracać. SWC, czyli Skyward Community, mamy na rynku arabskim i na tym rynku mamy jak najbardziej w tej chwili zaangażowaną zarówno naszą firmę, jak i naszych współpracowników z firmy, z rządu i transportu publicznego RTA Dubaju. W 2019 roku, 10 maja, byliśmy na placu budowy w Szardzie, to jest około 70 km od Dubaju. To jest taka miejscowość, w której budowany jest Centrum Innowacyjne Skyward Community. I proszę Państwa, tam w obecności projektanta usłyszeliśmy o perspektywach, jakie będą dokonywane w najbliższym czasie na rynku arabskim i na terenie budowy tego centrum. Projekt nasz SWC ma wielu wrogów, ale ma i wiele przychylnych opinii, z tego względu, że jak mówiłem wcześniej, jesteśmy zagrożeniem dla dużych grup wpływowych, ale to wizjonerzy, proszę Państwa, popychają świat do przodu, a ja wierzę, że tu wszystkie osoby, które są na naszym spotkaniu, to nie jest nic innego, jak to są ci, na którym zależy, żeby nasz projekt szedł do przodu. Tak jak mówiłem wcześniej, największe zaangażowanie w tej chwili na rynku arabskim. Tutaj widzicie na zdjęciu szejka Mohammada wraz z swoim synem, który potwierdził swoją obecnością wizytę na terenie centrum, nie centrum, tylko na terenie naszego ośrodka, gdzie żeśmy pokazywali nasze pojazdy. Obecnie mamy podpisany kontrakt na budowę 15-kilometrowego odcinka z 21 przystankami w dzielnicy finansowej Dubaju. Jest to jeden z takich najważniejszych w tej chwili projektów, bo tym projektem wejdziemy praktycznie w taką już prawdziwą linię komercyjną. Ma to się wszystko odbyć jeszcze do Expo 2020, ale z tego, co nam dochodzą tutaj informacje, to może być to przesunięcie ze względu na panującą pandemię na świecie. Niemniej pan Junicki wcale się tym tematem jakoś mocno nie przejmuje. Przekazał na ostatnim wywiadzie, że jeżeli tak, to będziemy budować dodatkowe linie takie do transportu towarowego w naszym ośrodku w Szardży.
Dubaj, dlaczego Dubaj? Bo Dubaj należy do 20 takich najbardziej rozwiniętych miast na świecie i zostało to ogłoszone w takim publikacji Uniwersytetu z Glasgow i jest na czele, widzicie Państwo, takich krajów jak Los Angeles, Sztokholm, Tokio, Vancouver i my w tym szacownym gronie się znaleźliśmy, jest liderem na Bliskim Wschodzie w Afryce Północnej. I tutaj, drodzy Państwo, no możemy być częścią tego wszystkiego, czerpać projekty z tego, że wszędzie w Dubaju będzie jeździć Skypod, bo tak się nazywa, w części Dubaju, albo, proszę Państwa, będziemy zwykłymi pasażerami albo widzami. Byliśmy po raz drugi na targach Future City Show w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju 8-10 kwietnia 2019 roku. Jeżeli będą organizowane w tym roku, to również będziemy. No wszystko jest po prostu, proszę Państwa, przełożone na sytuację, jaka w tej chwili się dzieje na świecie. Niemniej na tych targach nasza obecność zaowocowała podpisaniem naszego ośrodka w Szardzie, jak również zaowocowało to naszym kontraktem na budowę linii komercyjnej w Dubaju. Także to są bardzo ważne targi i zawsze chętnie na nich występuję. Niemniej firma występuje na wszystkich możliwych targach, jakie są organizowane na świecie, które dotyczą innowacyjności, jak również transportu. Dołączają do nas kolejne kraje. Widzicie Państwo Kenia, Nigeria. Podbijamy Boliwię. Mamy również duże zaangażowanie w Wietnamie. Tam mocno promuje nasz projekt pan Masłow i pan Franciszek Solar. To są nasi liderzy, to są nasi przedstawiciele naszych władz w firmie i zarządzie i oni tam bardzo mocno pracują na tych rynkach i te rynki się bardzo dobrze rozwijają. W tej chwili Wietnam jest czołowym liderem, jeżeli chodzi o zdobywanie partnerów i klientów na całym świecie. Jak również w Nigerii bardzo dużą pracę wykonuje Christian van der Weyer, to jest nasz ambasador, który jest Belgiem i od pewnego czasu osiedlił się już tam praktycznie na stałe w Nigerii i tam promuje nasz projekt. Pamiętajcie, proszę Państwa, że Skyward Community jest w 14 etapie, w pierwszym podetapie. I tutaj chciałbym się chwileczkę zatrzymać z tego względu, że wchodzi takie jak gdyby nowe zarządzenie w firmie, że musimy po prostu zmienić system pracy, bo ze względu na obecną sytuację bardziej będziemy pracować teraz online, czyli na odległość i tutaj jest wielkie pole do popisu dla naszych partnerów, dla naszych liderów. Z tego względu, że poprzez takie zaangażowanie możemy bardzo szybko rozruszać rynek naszych partnerów i budować struktury. Ale o tym wszystkim powiem za chwilę. I tak jak wcześniej Państwu wspominałem, możecie zostać współwłaścicielami tej technologii, która jest szacowana na 400 miliardów dolarów przez niezależnych ekspertów, albo być zwykłym pasażerem. Wybór należy do Państwa. My swoją decyzję podjęliśmy, jesteśmy z tym projektem, promujemy go na całym świecie i idziemy z nim do końca. Każda osoba, która dołączy do naszego projektu, ma szansę na udział w wypracowanych zyskach z tej unikalnej technologii. I ta możliwość tylko, proszę Państwa, jest w 14 i 15 etapie. Nasza praca i nasze inwestycje, jak każde inne, są objęte oczywiście ryzykiem, ale w momencie, kiedy my już mamy podpisane kontrakty, budujemy linię, to ryzyko się bardzo mocno zminimalizowało. Dlaczego my jako udziałowcy możemy zyskać tutaj naprawdę dużo? No, sprawa jest banalnie prosta, bo jeżeli jest jakaś firma, która rozwiązuje konkretny problem na danym rynku, i w związku z tym jest zapotrzebowanie na jej produkt lub usługę, to ta firma ma jak najbardziej duże szanse na przetrwanie. Natomiast nasza firma ma to rozwiązanie, które można uzyskać w skali globalnej, bo rozwiązuje problemy przede wszystkim transportowe i z ochroną środowiska i taka firma ma jak największą szansę na oczywiście mocne wzbogacenie się, a również dobrze przy niej inwestorzy i osoby, które jej zaufały.
Kilka słów o technologii. Dosłownie przelecimy to bardzo szybko. My, tak jak widzicie tutaj Państwo na tym załączonym slajdzie, mamy najtańszą w tej chwili budowę i technologię w stosunku do tego, co jest oferowane na rynku. Koszt dzisiaj wybudowania kilometra naszych dróg to jest w granicach 5-7 milionów dolarów, natomiast tutaj, jak widzicie Państwo na slajdzie, nawet gdy to weźmiemy zwykły tramwaj, czy tam jakąś kolejkę linową, to są w granicach 10 milionów, ale jak już dojdziemy do kolei magnetycznych, czy proszę Państwa, metra, to te kwoty sięgają nawet 100-150 milionów za kilometr. Także w tym względzie nie mamy absolutnie żadnej konkurencji. To samo jeżeli chodzi o ilości przewożonych osób na godzinę, to samo jeżeli chodzi o ilość przewożonych pasażerów, o prędkość, proszę Państwa, tutaj też jesteśmy liderami. Nikt z naszej konkurencji nie może zaoferować tego, co my. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj ten slajd, bo on pokazuje koszty i stopę zwrotu, a to dla inwestorów jest sprawa kluczowa. I zobaczcie Państwo, że wybudowanie metra to jest koszt w granicach 100 milionów dolarów za kilometr, nasze drogi 5-7. Dalej sprawa prędkości 110, my mamy 150. Ale też, proszę Państwa, przepustowość, oczywiście jak będą linie wybudowane, tu jest 2,8 minut, my mamy 15-20 sekund, natomiast najważniejsza sprawa to jest dla inwestorów stopa zwrotu. I tutaj przy budowie metra to jest w granicach 40 lat, natomiast my, proszę Państwa, 5-7 lat to jest idealny czas na stopę inwestycji i zwrotu. Mamy różne typy pojazdów, szybkościowy, miejski, towarowy, zarówno na podwieszanych eskapadach typu takich kratownicach, czy na strunach. Wszystko uzależnione od tego, w jakim terenie, w jakim zapotrzebowaniu te nasze transporty są wykorzystywane. U nas nie ma problemu, czy to są góry, lasy, wody, lądy, ziemia. My dajemy sobie z każdym tematem tutaj radę. Całą tę prezentację możecie sobie zobaczyć Państwo pod tym linkiem. Natomiast jeżeli są osoby chętne, proszę pisać do nas na Skype'a, na nasze grupy. My tą prezentację udostępnimy w całości. Proszę Państwa, technologia Skyway to już prawie 40 lat. 78 rok to było początkowe stadium opracowania, które zrobił pan Aleksander Edwardowicz Junicki. Dzisiaj jesteśmy na roku 2020. W tym kształcie, który jesteśmy na dzień dzisiejszy, zaczęło to się w roku 2014. Od, jak to mówią, deski projektowej do wdrożenia technologii w 15 etapie. W tej chwili jesteśmy w etapie 14, tak jak mówiłem wcześniej, w pierwszym podetapie. Kilka słów o miejscu, gdzie to wszystko się dzieje. Proszę Państwa, to jest Białoruś, jest takie miejsce Marina Horka. To jest miejsce, w którym jest poligon i testowana nasza technologia. Ja tam byłem trzykrotnie w roku 2017, 18 i 19. W 2018 byłem i 17 z grupą polskich liderów i moich partnerów, natomiast w roku 2019 byłem ze swoimi partnerami, bo było nas niewiele, ale to nie szkodzi. Widzicie tutaj Państwo na tych załączonych slajdach. Pierwszy rok to jest mój ten, którym byłem w 2017 tutaj jestem w tym kapeluszu, 18 w tym naszą flagą, bo my nosimy dumnie naszą flagę, chociaż jest nas grupa była nieliczna. Niemniej było nas widać naprawdę z daleka, bo promujemy naszą polską grupę na cały świat. I tu mamy rok 2019, widzicie, akurat się udało zrobić zdjęcie z panem Junickim. Jest to o tyle zdjęcie wyjątkowe, bo proszę Państwa, my również uczestniczymy w konferencjach, na których też byłem kilka razy, natomiast w roku 2019 pan Junicki był na ekofestiwalu jako oczywiście główny mówca i gość numer jeden, gospodarz, natomiast już na konferencji nie był, bo sprawy zawodowe, które go w tej chwili absorbują w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, powodowały to, że on w sobotę był jeszcze w Białorusi, a w niedzielę, jak my mieliśmy następnego dnia konferencję, on już rano wylatywał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pilnując naszych spraw.
Byłem również na kilku konferencjach takich międzynarodowych i w Polsce. Tutaj u góry mamy konferencję w Berlinie. Widzicie tu Państwo też naszą grupę osób. Łącznie z tym starszym panem, to jest pan Masłow, to jest ten członek zarządu, tam osoba, która jest prawnikiem, ale również lider, który mocno rozwija rynki właśnie w Wietnamie, na Bliskim Wschodzie, a on jest też odpowiedzialny za grupy w Estonii, w Łotwie i tutaj nasze grupy w Polsce też ma pod swoją opieką. Dolne zdjęcie to jest nasza konferencja w Wieliczce z 2018 roku i tutaj widzicie Państwo też naszą grupę liderów, łącznie z naszą dyrektor tu w tym białym stroju, panią Natalią Fujta, którą serdecznie witam tutaj na naszym spotkaniu. Mamy tam również dwóch członków zarządu i taki gadżet dosyć fajny tutaj pokazuję na tym zdjęciu. To jest taka kula zrobiona z soli, bo byliśmy w Wieliczce. To był prezent od polskiej grupy dla pana Junickiego i chcę Państwu przekazać, że on ma dosyć taką honorowe miejsce, bo jest ustawiona bo to jest lampa na biurku w biurze pana Junickiego w Mińsku. To jest, proszę Państwa, dyrekcja, jak również zarząd firmy postawił sobie za cel, że w firmie muszą być ludzie najbardziej wykształceni i przede wszystkim lojalni, czujący ducha firmy. I tak też się stało w 2018 roku. Pewna grupa osób z firmy odeszła, natomiast w tej chwili zostały osoby, które są wykształcone, które są specjalistami, fachowcami i które czują ducha firmy, czyli buduj Skyway, chroń planetę. I to jest nie tylko chodzi o samą pracę zawodową, ale żeby też byli sercem zaangażowani w tym, co robi nasza firma. Ta sama sytuacja dotyczyła osób, które zajmują się promowaniem biznesu, czyli tu chodzi o całe wszystkie grupy sprzedażowe. Nasze grupy polskie i rosyjskie i z całej Europy i świata. I decyzją dyrekcji naszego i zarządu zostało zorganizowane szkolenie takie 3D coaching dla osób, których zadaniem jest budowanie struktur, zapoznanie się z całą działalnością firmy, a przede wszystkim na celu to miało też zrobienie integracji, bo my do tej pory byliśmy osobami anonimowymi, przede wszystkim znaliśmy się poprzez sieci społecznościowe, natomiast to nasze szkolenie spowodowało to, że żeśmy się poznali. Widzicie tutaj Państwo na załączonych tych zdjęciach, że tu mamy osoby nawet i innego koloru skóry. To jest ten tutaj kolega nasz, to bardzo mocno tam promuje nasz projekt w Nigerii i razem z panem Christianem van der Weyerem. Tu też jest na zdjęciu po prawej stronie, oni są po przeciwnych stronach. Natomiast cała ta nasza, to nasze szkolenie zostało zakończone wręczeniem na takich dyplomów, że żeśmy ukończyli taki trening i otrzymaliśmy dyplom i status ambasadora Skyward Community. Z Polski ten trening ukończyło 8 osób. Natalia Fujta, Grzegorz Hutnik, którego witam serdecznie tutaj na naszym spotkaniu, Tomasz Wajda, Tomek Żarnecki, Krzysztof Dawidiuk i syn pani Natalii, zapomniałem jej, przepraszam cię najmocniej. Dimitri, no i moja skromna osoba Janusz Tomczyk. Proszę Państwa, w jaki sposób my jako inwestorzy możemy czerpać korzyści z tego projektu? Powód jest bardzo prosty. Firma wypuściła 400 miliardów akcji, udziałów, no nie możemy mówić na razie o akcjach, bo akcje to są w momencie, kiedy wchodzimy na giełdę. I podział jest następujący, że 280 miliardów ma firma, 120 ma, proszę Państwa, było przeznaczone do sprzedaży dla takich inwestorów prywatnych jak wy i my. I to jest dosyć istotna informacja, bo pan Junicki wielokrotnie powtarzał, że on nie dodrukuje akcji, nie będzie więcej takiego. To, co mamy do kupienia w tym etapie 1.15, to jest te 120 miliardów, natomiast reszta należy do firmy, żeby nie było sytuacji, że jakiś duży inwestor czy grupa inwestorów będzie mogła przejąć pakiet większościowy. I to jest nasza wielka wygrana i zarazem nasza ochrona.
Proszę Państwa, ja naprawdę jestem wdzięczny osobom, które mnie zaprosiły do tego projektu, ale również panu Janickiemu, że dał szansę takim osobom jak Państwo i my uczestniczyć w tym projekcie, bo mógł to zrobić z takimi, jak to mówią, gigantami biznesowymi. Niemniej uwierzył w ten projekt i zrobił go z ludźmi, którzy dzięki crowdfundingowi, czyli społecznościowemu finansowaniu, na dzień dzisiejszy finansują ten projekt i go promują na całym świecie. Wiele osób wsparło ten projekt, widzicie tu Państwo, to jest slajd, który przedstawione są naprawdę takie osoby ze świecznika politycznego i biznesmeni i oni od początku razem z panem Junickim razem ten projekt promowali. Dwa słowa o jednej osobie, bo to jest dosyć ważna, to jest pan Rod Hook, to jest były minister transportu i infrastruktury południowej Australii, osoba, która jest od samego początku, która promuje ten biznes nam na terenie Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. I on razem z panem Junickim, inaczej wróci. Rod Hook bardzo wspiera pana Junickiego i nasz projekt, żeby w tamtym regionie świata to wszystko powstało. Taka ciekawostka, proszę państwa. Króciutko, partnerzy, którzy zainwestowali do 30 kwietnia 2017 roku, zostali uwieńczeni z imienia i nazwiska na suficie w Muzeum Ekotechnoparku w Marina Horce. Ja mam ten zaszczyt i przyjemność, że również moje nazwisko się tam znalazło oprócz kilku osób, które widzicie tutaj Państwa z imienia i nazwiska z Polski. To było tam około 40 parę tysięcy inwestorów, którzy zostali uwieńczeni i za to, że wsparli projekt jeszcze w fazie, który był naprawdę dość wczesnym i dość ryzykownym. Giełda wewnętrzna, kilka słów na ten temat, bo to jest dosyć ważne. Wiele jest takich przekłamań, mitów na ten temat. Proszę Państwa, była już giełda wewnętrzna, trzeba sobie śledzić to, co mówią firmy i oficjalne materiały. Miała ona miejsce na początku 2019 roku i w tym czasie grupa najstarszych stażem inwestorów, około 5 tysięcy, mogła sobie wymienić udziały na pieniądze z bardzo dobrym współczynnikiem. To był wtedy etap bodajże 13 i takie osoby się również znalazły. Natomiast grupa około 50 tysięcy inwestorów mogła sobie wymienić swoje udziały. Następna grupa, która mogła sobie wymienić je na tokeny. Ale proszę Państwa, to jeżeli chodzi o tą sprawę, każdy musiał sobie tą decyzję przemyśleć, przekalkulować. Ja przyznam się bez żadnego tutaj naprawdę jakiegoś tam napinania się, że zrobiłem to razem z żoną, bo my po prostu w ten projekt wierzymy. Tokeny będą odgrywały bardzo ważną rolę, ponieważ przez tokeny będą, proszę Państwa, finansowane projekty adrozowe. I przez to ich zapotrzebowanie i wartość będzie wzrastała. Tokeny będzie potem można wymieniać na pieniądze fiducjalne, czyli dolary, jeny, tam euro, albo proszę Państwa reinwestować w projekty adresowe. Do 1 lipca 2019 roku weszliśmy z tokenami na giełdę, niemniej one są w tej chwili zamrożone do 1 lipca 2020, gdzie zostaną uwolnione i będzie można już z tymi tokenami na giełdach sobie po prostu robić zakupy albo wymieniać. Giełda zewnętrzna i to jest bardzo istotna sprawa, proszę Państwa, bo co jakieś spotkanie, które mamy zarówno na szczycie naszej grupy liderskiej, czy spotkania takie indywidualne, to najwięcej pytań jest, kiedy będzie sprzedaż. Drodzy Państwo, sprzedaż będzie wtedy, kiedy zakończymy 15 etap. Do 15 etapu zostało nam bardzo niewiele, bo jesteśmy w 14 etapie, pierwszym podetapie. I tutaj jest właśnie prośba do Was, że osoby, które są już zaangażowane w projekt, mogą ten projekt jeszcze rozruszać coraz więcej. Na ten temat dzisiaj dosyć długo żeśmy rozmawiali z panią Natalią Fujtak, naszą dyrektor, w gronie kilku osób. Chodzi o to, że z tym nowym otworzeniem firmy, o którym za chwilę powiem, nasz udział w sprzedaży i promowaniu firmy jest bardzo ważny. O tym powiem za chwileczkę.
Ale żeby do giełdy doszło, proszę Państwa, to ja mówię otwarcie, to jest, tak jak powtarzam słowa pana Junickiego, to jest rok 2021-2022, bo muszą być zakończone przede wszystkim 15 etap, zakończone wszystkie etapy sprzedaży udziałów w RSW i SWC, a także pełna certyfikacja i wybudowane linie komercyjne. Wtedy możemy dopiero myśleć o tym, że będziemy wchodzić na giełdę i w przyszłości czerpać z tego zyski. Bardzo ważną sprawą jest fakt, to jest zapisane, że mamy, proszę Państwa, możliwość otrzymywania dywidend. Te dywidendy nastąpią wtedy, kiedy będziemy mieć linie komercyjne, kiedy firma będzie zarabiała. I tak to jest wszystko skonstruowane, że 20% z obrotu netto firmy będzie przeznaczane dla inwestorów, na wypłatę ich dywidendy za to, że zaufali firmie i na rozwój. I to, proszę Państwa, się zadzieje w momencie, kiedy ruszymy już w pełni z naszym projektem i zbudowamy. Jedna z takich istotnych informacji jest taka, to już jest bardziej dla naszych następców, dla naszych pokoleń, że dywidendy, jak również udziały, akcje będą dziedziczone. I to mamy zapewnione w naszych dokumentach. Polecam przeczytać tutaj memorandum, inne, proszę Państwa, dokumenty, w którym wiele macie informacji. Przede wszystkim najważniejsza sprawa, opierać się tylko i wyłącznie na materiałach, które są serwowane przez firmę i nią adresowane. To jest kolejny dokument, w którym potwierdza, że po ukończeniu 15 etapu wartość naszych udziałów będzie 1 dolar. Ryzyko, proszę Państwa, ryzyko jest wszędzie. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten ginie. Niemniej ryzyko w Skyward Community jest już coraz mniejsze, proszę Państwa, z tego względu, że my mamy naprawdę już około 11 pojazdów zbudowanych, budujemy linię komercyjną w Szardzie, mamy nasz poligon w Barinachorce, podpisane wstępne kontrakty na budowę i sprzedaż, mamy do tego jeszcze wiele projektów takich pobocznych, jak elektryczny samochód, jak budowa, proszę Państwa, i produkcja humusu. To są rzeczy wszystkie i wykorzystanie energii ekologicznej. To jest wszystko w symbiozie z tym, żeby te nasze rzeczy, które w tej chwili promujemy, wychodziły jak najbardziej wiarygodnie i żebyśmy z tego w przyszłości czerpali swoje zyski. Konkluzja, czyli takie podsumowanie, proszę Państwa, ja wchodziłem do firmy, to ryzyko było duże, ale najważniejsze to jest to, że przez to, że Skyward Community otworzył się na świat, to my daliśmy możliwość rozwoju naszej firmy i system finansowania, jakim jest crowdfunding, otworzył nowe możliwości dla firmy i niezależność firmy, bo to jest wartość bezcenna. Proszę Państwa, finansowanie nasze w postaci crowdfundingu powoduje to, że my wpłacamy pieniądze na działalność bieżącą firmy i na przyszłość. A to powoduje, że nie mamy dolara kredytu i przez to nie ma takiej możliwości, żeby nas w pewnym momencie przejęły jakieś duże firmy czy, proszę Państwa, jakieś korporacje, bo nasze finansowanie to jest finansowanie własne i firma przez to nie ma dolara długu. A wiecie Państwo, że kto jest, ma czyste konto, to zupełnie inaczej pracuje i inaczej może sobie tworzyć swoje wizje i zaangażowania. Czyli zapraszam do tego i wspaniałej rodziny Skyward Community. Buduj Skyway, chroń planetę, proszę Państwa. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, w 14 etapie. Pierwszy podetapie, do końca zostało nam jeden etap praktycznie i to już powoduje to, że będziemy mieć zakończoną tą naszą inwestycję główną, etap 1.15, która będzie już etap 15, to już jest pełna certyfikacja i sprzedawanie naszej technologii na cały świat. W ofercie mamy, proszę Państwa, możliwość inwestowania od 15 dolarów do kilkuset tysięcy. Po prostu to jest nieograniczona ilość z tego względu, że kupując sobie pakiety, czy to zarówno na raty, czy proszę Państwa na za gotówkę, możemy
W zależności od posiadanego portfela, zakupić sobie taką ilość udziałów, na jaką nas stać, bez jakiegoś tam napinania się, proszę Państwa, bez zadłużania się. To ma być normalna decyzja, gdzie w przyszłości da nam ogromne zwroty, ale też również to, żebyśmy mogli sobie spokojnie, normalnie żyć. Do firmy można się zapisać, proszę Państwa, bezpłatnie, bo ja mówiłem tutaj o zakupie pakietu, oczywiście, to już wtedy jesteśmy udziałowcem. Natomiast, jak to mówią, my promujemy nasz projekt poprzez tak zwaną sprzedaż bezpośrednią, czyli informujemy partnerów na całym świecie, że jest taki projekt. I tutaj, proszę Państwa, jeżeli osoba, która nie ma w tej chwili pieniędzy, może się do takiego projektu zapisać, niemniej po zyska partnera dla firmy, to wtedy może z tego naszego hojnego programu lojalnościowego otrzymać wynagrodzenie w X procencie i z tego i potem na podstawie tego wykupić sobie pakiet i zostać pełnym udziałowcem firmy i razem myśleć o swojej przyszłości i swoich najbliższych. Dziękuję za uwagę, proszę Państwa. Dzisiaj to w takim telegraficznym skrócie, ponieważ mamy kilka informacji do przekazania, dosyć ważnych, nowych. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, widzicie tutaj mojego maila, widzicie mój telefon, Skype'a, proszę Państwa, możecie pisać, dzwonić. Ja zawsze jestem do dyspozycji. Nie odmawiam pomocy, tak samo jak nasza grupa liderska. A teraz przechodzimy do rzeczy, które się wydarzyły i które się wydarzają w obecnym czasie. Przede wszystkim, proszę Państwa, mieliśmy szkolenie takie dla grup liderskich 2,5 tygodnia temu. I tam na tym szkoleniu firma, zarząd wyszła z całkowitą nową propozycją i odsłoną pracy dla wszystkich liderów i dla osób, które będą promowały i zajmowały się Skyward Community. Pierwsza podstawowa sprawa to, tak jak Państwo wiecie, już nie używamy nazwy Skyway, tylko używamy nazwy teraz Skyward Community z tego względu, że firma się rozrasta, wyszła na rynki światowe. To jest też mocne zaangażowanie naszych partnerów na Bliskim Wschodzie i przede wszystkim, żeby usystematyzować wszystkie logotypy i związane z tymi sprawy. Druga sprawa, która jest dosyć ważna, to jest to, że w tej chwili mamy nowe opracowania, nawet dzisiaj mieliśmy takie spotkanie pierwsze, już konkretnie dla członków grup i dyrekcji regionalnej i naszych liderów, gdzie zostały przekazane wiadomości, że następuje nowe otwarcie w firmie, czyli jest to przede wszystkim uzależnione od tego, że mamy sytuację taką, a nie inną na rynku światowym. Wiecie Państwo, że w tej chwili będziemy pracować przede wszystkim zdalnie przez internet, wykorzystując do tego wszelkie sieci społecznościowe, zarówno WhatsAppy, Facebooki, Zoomy i tym podobne. Ale to wszystko, proszę Państwa, musi się odbywać sztampowo, jednakowo, bo w tym momencie to, co robiliśmy do tej pory, czyli niektóre osoby robiły to powiedzmy od serca, niektóre na materiałach, które miały dostępne, starszych, nowszych. Tą prezentację, którą Państwu dzisiaj ja przedstawiłem, już odchodzi do lamusa. Ja nią dzisiaj się posługuję po raz ostatni, z tego względu, że my mamy w tej chwili nowe materiały, które będziemy opracowywać tu razem z naszą grupą liderską Team.pl. I nastąpi, proszę Państwa, duplikacja, bo taki jest cel, że dzisiaj będziemy mówić trochę mniej. Będziemy mówić to, co mamy przekazane od firmy, czyli będziemy musieli się poruszać w pewnych ramach. Nie to tak, że dzisiaj, jak ja sobie tutaj z Państwem rozmawiam tak bardziej luźno, to będzie już wszystko usankcjonowane prawnie. Będziemy się musieli odnosić tylko i wyłącznie do materiałów, które mamy przekazane od firmy. I
proszę Państwa, będzie głównie to prezentacje będą obrazkowe, bo zarówno ludzie, bo jest kilka typów tych naszych jak gdyby potencjalnych partnerów i odbiorców. Jedni to są osoby, które są takie bardziej wzrokowce, drugie mają bardziej umysły analityczne. To wszystko jest dopracowane, my te materiały już widzieliśmy. Naprawdę wygląda to wszystko bardzo dobrze, ale nie myślcie Państwo, że to jest tylko to, co nam powie firma i nic poza tym. Nie, nie, no my też mamy tutaj swoją swobodę, bo możemy ułożyć kilka czy kilkanaście tam swoich materiałów, które po prostu mamy z własnego doświadczenia. Bo to też przede wszystkim pokazuje naszą wiarygodność. I będzie to wykonane wszystko dla wszystkich grup na całym świecie w jednym języku, jednakowo, bo przekaz ma być jasny i czytelny, proszę Państwa. Skyward Community to jest firma, która zajmuje się tym i tym i nie będzie po prostu opowiadania takich rzeczy, które nie mają na dzień dzisiejszy miejsca, że my będziemy za miesiąc, czy za dwa, czy za rok milionerami. Nie, nie, proszę Państwa, takich rzeczy nie ma, to już było dawno skończone, ale w tej chwili to już będzie miało swoje konsekwencje. Teraz następna informacja jest taka, że jest tutaj nacisk przede wszystkim teraz zarządu firmy, żebyśmy jak najszybciej dotarli, proszę Państwa, do 15 etapu, żebyśmy to zakończyli, bo to wszystko jest w naszych rękach, w naszych głowach i każdy z Was ma tą informację, że my na koniec, proszę Państwa, 15 etapu, wartość naszych udziałów to będzie 1 dolar i to jest absolutnie zapisane. I od tego nie ma żadnego odejścia. Natomiast musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że my na giełdy światowe to wejdziemy w momencie, kiedy będziemy mieć, tak jak mówiłem wcześniej, porobione te wszystkie certyfikacje, złożone dokumenty i gdzie będziemy mieć wybudowane linie komercyjne, bo tylko linie komercyjne nam powodują to, że wartość tej naszej technologii będzie wykorzystana. I przekazuję informację, którą też dzisiaj dostałem, która była wcześniej powiedziana, ja ją dzisiaj usłyszałem po raz pierwszy i się z niej bardzo cieszę, że my będziemy wchodzić, proszę Państwa, na giełdy światowe w momencie, kiedy wartość naszych akcji udziału będzie na poziomie około 10 dolarów. Więc to jest dla Was informacja wprost fenomenalna. Także głoście dobrą nowinę, idźcie z tym wszystkim. I pamiętajcie, że ten projekt nie ma sobie równego na świecie. My jesteśmy w pełni odpowiedzialni, zaangażowani i szukamy takich osób również na terenie kraju i Europy i świata. I tutaj jest komunikat dla Państwa bardzo ważny, ponieważ firma organizuje bezpłatne, powtarzam, bezpłatne. My jako liderzy w ubiegłym roku żeśmy płacili za nas kurs 3D. Natomiast w tej chwili będzie zorganizowane bezpłatne szkolenie dla speakerów SWC, które będzie prowadzone przez naszą grupę liderską, członków zarządu i coachów. I będzie to skierowane do osób, które chcą promować nasz biznes, nasz projekt na terenie, mówiłem, Polski, na terenie Europy i świata, zarówno w językach ojczystych, jak i w językach obcych. Bo proszę Państwa, są osoby w tej chwili na tym spotkaniu, które bardzo dobrze się posługują językiem polskim, rosyjskim, niemieckim, jak również są jeszcze osoby, które mają partnerów, którzy mogą się zaangażować w ten projekt, robić takie spotkania. Ja chcę podkreślić, że te spotkania będą wynagradzane przez firmę i firma będzie udostępniała nam wszelkie do tego materiały. Także to jest bardzo duża szansa w dobie dzisiejszego, można powiedzieć, bezprecedensowego kryzysu, gdzie można sobie zdobyć nowy zawód, przy okazji, proszę Państwa, promować nasz biznes i budować swój portfel akcji, bo z tych zarobionych pieniędzy może spokojnie sobie to reinwestować. Dlatego mamy taką ogromną prośbę i komunikat dla osób, które chcą być zaangażowane w projekt, i przyjąć, jak to mówią, podjąć rękawice, zapraszamy wszystkie osoby chętne, które mogą poprowadzić prowadzenie webinarów, seminariów w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, arabskim, proszę Państwa, hebrajskim. Nie ma tutaj znaczenia. Szukamy takich osób wszystkich do współpracy. I my zapraszamy te wszystkie osoby w sobotę na spotkanie na Zoomie. Niemniej na wszystkich naszych forach, które mamy w tej chwili, na naszych
grupach, czy to na Facebooku, czy na Skype'ie, damy takie ogłoszenie w piątek o godzinie 17:45, 17:30, 17:45 z linkiem na Zoom, gdzie wszystkie osoby, które są chętne podjęcia z nami współpracy i promowania tego naszego biznesu, będą się mogły z nami spotkać. My porozmawiamy w grupie naszej Polski Liderskiej z tymi osobami, przedstawimy, jak byśmy to widzieli, jaki byłby program i byśmy zaczęli współpracę, proszę Państwa, w budowie naszego biznesu. Dlatego jeszcze raz powtarzam, zapraszamy wszystkie osoby chętne, które chcą promować biznes. Jeżeli takich osób nie ma w tej chwili tutaj na naszym webinarze, to może znacie takie osoby, podzwońcie, drodzy Państwo, bo to jest, od nas zależy, czy my ten projekt skończymy prędzej czy później, bo być może się stanie sytuacja taka, że to Polska doprowadzi do tego, że my ten 15 etap skończymy i wtedy, proszę Państwa, będzie szybciej to wszystko nastąpi, co my mamy w tej chwili do zaoferowania światu i żebyśmy prędzej zarabiali pieniądze, bo jak zakończymy 15 etap, to wtedy te pieniądze do nas przyjdą bardzo, bardzo szybko. Dlatego jeszcze raz powtarzam. Sobota, proszę Państwa, najbliższa, czyli to jest dzień, zaraz spojrzę w kalendarz, żeby tu nie popełnić jakiegoś fupa, 11 kwietnia, godzina 17:30, 17:45, podamy na naszych grupach Skype'a i, proszę Państwa, na tych grupach facebookowych, whatsappowych, link do spotkania z nami na Zoomie, który będzie dotyczył szkolenia przyszłych speakerów w zakresie prowadzenia webinarów, szkolenia grup sprzedażowych w Skyward Community z naszymi liderami, z coachami, gdzie to wszystko będzie organizowała firma, powtarzam, jest to bezpłatne, a dodatkowo osoby, które podejmą się tego szkolenia i będą prowadziły takie spotkania, będą wynagradzane przez firmę w wysokości 50 dolarów. Więc zapraszam wszystkim serdecznie, dziękuję, przepraszam za lekkie opóźnienie, które dzisiaj nastąpiło ze względów technicznych, ale cieszę się, że była na Was taka grupa, jaka jest, czyli to jest grupa, której bardzo zależy na tym projekcie. Dziękuję, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Mówię, że w tej odsłonie widzimy się po raz ostatni. Następna będzie już z nową odsłoną, z nowymi slajdami, z nowym logo firmy i tak jak sztampowo, jak sobie życzy tego firma, z dodatkiem tych naszych doświadczeń i przedsięwzięć, które mieliśmy do dnia dzisiejszego. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, mokrego dyngusa, cudownego jajeczka na śniadanie i żebyście Państwo byli zdrowi, szczęśliwi, wspierali nasz projekt i żeby miłość, pokój i szacunek był między nami. Dziękuję, życzę zdrowia i wszystkiego najlepszego.